Moi kochani, przyszedł czas na wielki finał gry I Am Fish i w dzisiejszym odcinku zagramy ostatnią mapę. Jeżeli chcecie, abym nagrał dla was drugą część gry I Am Fish, oczywiście wtedy, kiedy wyjdzie, oto strzelajcie apeczki w górę i możecie napisać w komentarzu, jaką chcielibyście, abym zaczął serię na moim kanale, z jakiej gierki, może coś ciekawego spośród komentarzy wybiorę. Moi kochani, czas na wielki finał. Powiem wam szczerze, że trochę się smucę z racji tego, że kończy się już ta nasza wspaniała przygoda, a z drugiej strony się mega cieszę, że zacząłem w ogóle grać w tą gierkę, ponieważ jest naprawdę mega super. Już nie mogę się doczekać kolejnej części. Jeżeli też możecie się doczekać kolejnej części, koniecznie strzelcie apeczkę w górę. Jeżeli wyjdzie, to od razu ją dla was nagram. Aktualnie nasz główny bohater, czyli ryba welonek, złoty welonek, pływa sobie w akwarium. Mamy tutaj rudego wariata i mamy też jakieś inne głupie rybki. Dobra, co mamy tutaj zrobić? Z pewnością zanurkować tutaj, okej. Udało mi się. Prawo czy w lewo? A polećmy może pierw w lewo. Dajmy znowu w lewicę. I mamy chyba jakiś spad w dół. O, o, coś się dzieje! Uwaga! Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, a te pomieszczenie to... jakieś zaplecze jakiegoś... w jakimś budynku. A! No dobra, zginąłem. Dawno tą rybką nie grałem i powiem wam szczerze, że... Woo! Oduczyłem się nią gry. Hop! Dobra, dobra, checkpoint, checkpoint. Dawaj, jesteś? To jest! No nie troluj, no co jest XD? Dobra, jest! Myślałem, że już zginiemy w taki głupkowaty... Dobra, już się nie odzywam. Taki głupkowaty sposób. Dajmy tutaj nurka. Hop! Yeah! Udało się przeskoczyć dalej. I co teraz? Czy ja teraz mam przeskoczyć tam na parapet? Czekajcie. Hop! No, dobra. Stój, 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 stój! Najgorzej. To jest moja chwila prawdy, widzowie. Rozpędzamy się. No i prawie, że trafiamy do kuli. No. Jest, jest, stój! Stój, wariacie, wypadnie mnie stąd! Wyjazd, stary. Jesteś po prostu brzydki. Zabiłem rybę. Jestem straszną rybką złotą. Kolejny checkpoint. Dobrze, dobrze. Tutaj proszę się posunąć. Mordeczko, czy ja mogę tutaj zeskoczyć? Chyba jeszcze nie, ale na pewno będę mógł wyskoczyć tu na wiadro. Albo i nie. Czyli rozumiem, że nie tędy droga. Skupmy się i może pociśnijmy sobie tutaj bokiem. Chyba się za mocno trochę rozpędziłem, bo jest za duża zadymka właśnie. Okej. Nie sądziłem, że tu mam zejść. Naprawdę. Myślałem, że tutaj zginę, ale jakoś się udało. Czyli w sumie, a może ja oszukałem przeznaczenie? Oszukałem tą grę? Dobra, za chwileczkę wszystkiego się dowiemy. Powiem wam szczerze tak, że ta gierka nie jest wcale taka prosta. Zwłaszcza ten ostatni level, więc tutaj troszeczkę pewnie się pomęczę, aby go przejść. Mamy tutaj moich ziomeczków. To są moje ziomeczki. Jest rozdymka. Tam jest rozdymka, tylko że żeby dojść do rozdymki, to ja chyba muszę iść górą. Nie, no nie mam pytań. Dobra, zwolnij, 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 gruby. Okej. Okay. Tutaj na boczek, pek, 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 ładnie, przy ściance, pięknie, do lewej, do lewej, do lewej, hamuj. Dobrze, że nie muszę tutaj jechać słoikiem, bo bym tego nie przeszedł w życiu. Dobra, tu, teraz w prawo, już jest checkpoint, już widać checkpoint, uspokój się. Ja rozumiem, że jeżeli uda mi się uratować mojego kumpla, to będę mógł dwoma rybkami naraz sterować? Sprawdźmy to, uwaga, to jest chwila prawdy, rozbijamy się, no dawaj, 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 jesteś! Tak jest, zobaczcie, z prawej strony, siema, wariacik. Zobaczcie, z prawej strony możemy sobie zmieniać na tą rybkę albo na tą. Ale kozak. No i na pewno będziemy mieli misję już rozdymką. Dajmy nura. Nurka. Hop. No i lecimy. I co mamy tutaj z taką rozdymką na przykład zrobić? Pewnie przepłynąć tam dalej. Okej. Nadymamy się i lecimy. Okej. Bo tamtą rybką oczywiście tutaj byśmy nie dopłynęli, bo tamta rybka się nie toczy. Musimy coś tutaj zrobić? O co tu chodzi? Nie! Wyjście chyba jest z tego dziwnego budynku. Tak! Tak, jestem w totalnie nowym miejscu. I muszę chyba płynąć tutaj. Też nie? Tutaj mamy jakąś strzałkę. Dobra, już kumam, czyli ja muszę rozdymką podnieść, zmienić sobie na inną rybkę, żeby tam dopłynąć. Dobra, tylko że ja... Respawn. Ja już to kumam. Ciśniemy sobie tutaj kulturalnie. Hop. Podpływamy. Tu się nadymamy. I mam otwarte przejście dla welonka. No i pięknie. I to mi się podoba. Teraz welonkiem sobie płyniemy na dół. Czyli tu jest kolaboracja pełną gębą. Dobra. Jesteśmy tutaj. Ja tutaj już otworzyłem te przejście. Okej. I tutaj znowu jest rudy. Czyli
Nie gadajcie, że ja zrobiłem koło. Siema, Rudy! Znowu się gapisz w tą szybę. Dziwne. Co my tutaj mamy? Jakiś wentylator. Dobra, przypłyńmy tu rozdymką. Dobra, jesteśmy na miejscu. I co dalej? Tutaj mi się drzwi otworzyły. Na pewno tą rozdymką trzeba będzie otworzyć jakoś tutaj ten wentylator. Tak właśnie, w ten sposób. Czyli z buta trzeba było wjechać. W jej przypadku z płetwy. No dobra, płyniemy dalej. O! Faluje mnie mój ziomek. No i o to chodzi. Tak powinna ta gierka wyglądać, że jak ja gram jedną postacią, to druga za mną płynie. No i mamy checkpoint. Czy spotkaliśmy naszego ziomka, piranie? Siema, mordo! No i to mi się podoba. Ta gra jest coraz fajniejsza. Zarąbista będzie ta finałowa runda. Już to czuję. Dobra, zapraszam. Proszę wchodzić. Przełączmy się teraz może na piranie. Bo coś mi się wydaje, że właśnie to będzie misja dla pirani. Ona musi teraz rozwalić tutaj klapę. Posuńcie się, posuńcie się. No na łeb mi klapa spadła. Dobra, klasa. Pływamy. Idziemy jest... Wow, okej. Rozumiem, że tamtędy mógłbym wyskoczyć i bym zginął. Dobra. Welonek widzę, płynie za mną cały czas, ale nie ma rozdymki. Rozdymka pewnie tam... Rozdymka pewnie tam trzyma klapę, żeby nie opadła na dół. I co mamy tutaj zrobić w tym momencie? Tu by się chyba przydała rozdymka, która się gdzieś przeturla. Zróbmy to jeszcze raz. Rozdymka. Podnoś. Pirania. Wyrywa kratkę. I przesuwa tą kratkę aż tutaj pod wejście. I wtedy jest w stanie wpłynąć nawet rozdymka. Czy dobrze mówię? No oczywiście, że tak. Jak ja to na patencie zrobiłem. Pięknie. Teraz lecimy naszym rozdymiakiem, który na chwilę obecną gra główne skrzypce w tej gierce. Zobaczymy, co się wydarzy. O, właśnie w tym miejscu. Okej, siema. Tam mamy checkpoint. Dobra, spróbujmy jeszcze raz otworzyć tą klapę rozdymką. Uwaga. No dobra, niby się da. Jeszcze raz. Dobra, dobra. Jestem. Nie wiem, jak mi się to udało, ale się udało. Farel, ciśnij. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Jesteś w lewie. Tak, jest. Stój, 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 stój. Okej. Jest, 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 jest. Pojemnik na mopa. Hop. Mamy to. Ej, 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 ej. Czy ja teraz muszę podpłynąć po moich ziomków? Bo już chciałem polecieć samolubnie sam. Ale mi się wydaje, że muszę pod nich tutaj sobie na kulturce podpłynąć. O, właśnie, właśnie w ten sposób. Ustawić sobie pięknie wiaderko, do którego wspólnie wskoczymy. I wydostaniemy się do oceanu. Hop. Jest. Dobra. Pierwsza rybka za płoty, jak to mówią. Hop. No i kolejna rybka za płoty. No dobra, jesteśmy razem w pojemniku na mopa. Teraz by się przydało. Dobra, widzę to, widzę to. Że ja tutaj muszę jakoś podpłynąć. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. No bo to nie będzie takie proste, żebym ja tutaj podpłynął. Ja o tą rurę się od razu wyrżnę. Ale czekaj, 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 czekaj. Mój drogi przyjacielu, tu jest jakiś uchwyt dla piranii. My już piranią kręciliśmy takimi zaworami. Okej, okej. Ej, jak fajnie się ten cień odbija na ścianie. Zarąbista jest ta gierka. Naprawdę spoko dopracowana. No i co? No, raczej chyba nie doskoczę, co? Więc zróbmy to troszeczkę inaczej. Pojedźmy sobie tutaj schodkami do góry. I prawdopodobnie... A nie, tu jest pierwszy zawór. Spójrzcie! Ja ślepy jestem jakiś. Mamy tutaj przed nami pierwszy zawór, do którego pirania w 100% podskoczy. Z pewnością jest to zawór od wody, gdzie będziemy mogli dzięki temu pływać. Bo nalejemy wody. Dokładnie tak. Ej! Z tym zaworem to wypadł mi z mojego boksa. Czekaj. Nie, no jeszcze jesteśmy w stanie udźwignąć razem z takim zaworem ciężkim. No dobra. Czy ja teraz będę mógł sobie kulturalnie wypłynąć? No oczywiście, że mogę. No i łatwo, ale to nie powinno być zanurzone w wodzie. Przepraszam państwa bardzo, ale tutaj to grozi takim rybkom, tak? Dobra. Urwany kolejny zawór. Wow! Jak to świeci pod wodą. No i teraz ustawiamy się tutaj. Bierzemy naszego rozdymiaka. Rozdymiak wyskakuje. I podnosi nam tutaj... Proszę. Pyk. Wyskakujemy teraz welonem. Drzwi otwarte. I mamy kolejny zawór. Aha, to jest zawór dla piranii. Więc pirania sobie tutaj z tym poradzi. Gryź. Dobra. Prawo, lewo, lewo, prawo. Okej. Udało się. Z drugiej strony to samo. Albo i nie. Czekaj. Z drugiej strony mamy tylko jakiś tunel. Dobra. Płyniemy nim. To jest z pewnością misja dla welona. Ale co taki welon potrafi? Welonek nic nie potrafi, nasza złota rybka. No, lepiej sobie płynąć piranią i od razu ogarnąć temancik. O!
Ale tutaj za to możemy wpłynąć. Tutaj jest jakieś przejście, ja nie widziałem tego. Okej. I o co tu chodzi? Mam pomysł. Złota rybka zostanie tutaj. Weźmiemy sobie piranie. Piranią popłyniemy do zaworu. Ale nie no, złota rybka, ty masz tu zostać. O co ci chodzi? Możesz tu zostać? Nie pójdź za mną. Zostań tutaj. Dokładnie. O, tu z tyłu zostań sobie, co? Teraz płyniemy do zaworu. Jak zakręcimy zawór, to chyba na dole opuści się poziom wody i wtedy tamto coś, co poszło do góry, opuści się w dół. Ta bańka, która unosiła się na wodzie. Czy co to była? Bojka? Dobra, teraz weźmiemy naszą rybkę, rozdymkę. Musisz rozdymka wrócić po kumpla. Otworzysz mu tutaj przejście. Okej. Mamy otwarte. I teraz płyniemy tu. Zmieniamy znowu na rozdymkę. Podnosimy. Wpływamy. Zakręcamy zawór w drugą stronę. I sprawdzamy, co się dzieje u welona. Dobra. Welonek jest piętro niżej, tak? Czekaj, udało mi się chyba zejść. I co teraz? To teraz zmieńmy znowu na piranie. Włączmy tym razem wodę na nowo. No dawaj, dawaj, dawaj. Kręć tym kołem. Okej. Okay. Znowu na welona. I welon ma otwarte przejście. Spójrzcie. Tak jest. Dobra, czy ja mogę to przepchać? Mogę to przepchać. Już myślałem, że będzie tu potrzebna pirania. Okej. Okay. Płyniemy i będziemy mieli chyba chlebek. Jeżeli tutaj chodziło tylko o to, żeby uratować, znaczy żeby zjeść chlebek, a nie uratować ptaszora, którego jeszcze tutaj nie ma, to bym się wkurzył. Jest i ptaszor! No kurczę. Siemaneczko mordziaty. Jak ja dawno tobą nie fruwałem. Odpalaj skrzydła i lecisz od razu, byku, następnego zbiornika. Nam nie ma na co czekać. Dobra, jest! Okej. I co? Co teraz? Dobrze przeskoczyłem z tego... Muszę chyba dać nura i odnaleźć drogę. Wow! Tu mnie... Tędy! Dokładnie tak, tędy! Nie znałem tego skrótu. Dobra, rozdymka. Chodź za mną, rozdymka. Jest i ptaszor, jest rozdymka. I jest pirania. Tylne drzwi otworzyłem. No i dobra. Dawajcie, kumple, razem ze mną. Teraz otwieramy sobie tutaj ładnie drzwiczki. Proszę, panie przodem. Dziękuję. I czy welon może to podnieść? No może, ale my nie... Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest moja ekipa? To czekajcie, dobrze mówię. To co wy robicie? Wpływacie jak ja wam otwieram? Trolujecie mnie tutaj, zapraszam. Chodźcie, chodźcie. No przed chwilą to otworzyłem, was nie było. No i pięknie, mamy to. Teraz rozdymiak otwiera. Pirania wjeżdża z ekipą. Chyba tędy. Dawajcie nura na dół. Ej, długi ten tunel. Się płynie i płynie. Ale w końcu dopłynęliśmy do czego? Do kolejnego wielkiego akwarium. Ależ to przekozacko wygląda. Zobaczcie, moi drodzy. Bo my jesteśmy w oceanarium. Rudy tutaj coś się pruje. Stop! Zawieź! Dobra, niepoważny jest ten chłop. Ale nieważne, nie zwracajmy na niego uwagi. My tutaj musimy, moi kochani, jakoś się stąd wydostać. I coś mi się wydaje, że musimy popłynąć na samą górę. Ale rozpędzić musimy skrzydła ptaszora. Okej. Okay. Dokąd? Wow! Jaki waleń podwieszony. No niestety nasza rybka umarła, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi. Gdzieś trzeba polecieć. Coś przeoczyliśmy. Na pewno coś przeoczyłem, tylko nie wiem gdzie. Trzeba się rozejrzeć. Jest. Jest kratka wentylacyjna. Ja gdzieś chciałem tam wylecieć za akwarium rybką. Naraziłem ją na pewną śmierć. A tutaj, moi kochani, mamy bezpośrednie przejście. Wypływamy do góry i jesteśmy na ocean. Nie, to jeszcze nie jest ocean, ale od razu otworzyłem. Nie, prawie otworzyłem klapę, dobra. Czyli pan rozdymka. Dobra, udało się. Rozejrzyjmy się teraz. Okej, okay, udało mi się wyskoczyć. Nalajcie, nalajcie. Hop, lądujemy. Hop, dobra, dobra, dobra. Udało mi się wyskoczyć, dolecę. Leć, 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 ptaszor. Pięknie, no to teraz do przodu, bo widzę spawn point z przodu. Nie gadać, dolecę za pierwszym, aż tam. Patrz! Jestem! Niesamowity! Za pierwszym razem! I hop! Nie gadać, że muszę teraz trafić w te głupie wiadro po mopie, które mnie prześladuje przez całą serię. A co powiedziałem? Dobra, damy radę. Damy radę. Jest! W końcu się udało. To rozumiem, że teraz muszę lecieć po moich kumpli, tylko żeby się nie wyrżnąć, cofaj, hamuj! 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 Dobra, ale dymesy. Okej. Dobra, teraz pan pirania robi porządek. Teraz trzeba ładnie wyskoczyć. Pirania jest. Rozdymka jest. No i teraz
nasz kochany Rudy. No i mamy też Rudego. Dobra, pograjmy może trochę Rudym, bo Rudy dawno nie był tutaj grany. I zastanówmy się, co my możemy dalej zrobić. Na pewno możemy pojechać schodami ruchomymi do góry. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo zawsze te schody ruchome wywracają boksy. Dobra, spróbujmy. Po to są te schody. Dobra, może trzeba to wziąć z rozpędu, bo nie mogłem przejechać. Idę! Jest git! Dawaj, dawaj, dawaj! Czyli Welonek jest najsilniejszą rybą ze wszystkich. Kto by się spodziewał? Myślałem, że rozdymka. Albo pirania. Dobra. I mamy, moi kochani... O kurde. Dobra, myślałem, że się wyryżniemy. Jest git, jest git. Mamy przed nami checkpoint. I mamy też za sobą te głupie schody. I przed nami... Co to jest? Jakieś urządzenie z dźwignią, które musi pociągnąć pirania. Weź tu pirańka sobie ładnie wyskocz do góry. Dawaj, wajcha na dół. Nie no, kolejne schody, naprawdę? Dobra, teraz w odpowiednim momencie najechać, żeby nie wywrócić boksa. Nie wiem, czemu tak się bałem tych schodów. Po prostu w poprzednich stage'ach bardzo często się tutaj wywracałem, więc tutaj te schody są jakieś easy. Okej, powoli, na spokojnie. Jest git, jest git. Dobra, w miarę się udało. Mamy przed nami checkpoint. Kocham te checkpointy. Gdyby ich nie było, to ktoś chyba się zapłakał. Okej, 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 wyluzuj, stop! Panie Welonku, stop! Dobra, jedna rybka przeskoczyła. Druga też. Mamy trzecią, no i ostatnia. Ptaszor czwarty. Dobra! Jaka misja teraz na nas czeka? Czy mogę tu przepłynąć? Oczywiście, że mogę. Czy mogę tutaj coś zrobić? Nie mogę nic zrobić. Okej. Zastanówmy się. Misja dla ptaszora. Jest! Dobra, ale... Co jest? Czy ja mogę teraz sterować tym wielkim urządzeniem? Pojazdem? Wózkiem? Z wodą? Dobra, dobijamy do portu. Pyk, jesteśmy. I teraz. Każda rybka musi przeskoczyć, okej? To było łatwe. Najbardziej się obawiam pirani i Welona. Dobra, pirania łatwo. Ej, to nie było takie ciężkie. Tylko teraz coś mi się wydaje, że będą tutaj... Może nie schody, bo to nie są schody, to jest jakiś zjazd. Ale z pewnością się wyrżnę. Okej, nakręcamy maszyną. Dawaj. Jazda! Dobra, moi kochani, z górki na pasurki i uwaga! Jesteśmy! Wow! Wjechaliśmy do oceanarium z backstage'u. Coś mi się wydaje, że rozjedziemy Rudego. On się tak patrzył głupio w tą ścianę. Raczej w szybę. Okej, rozpędzamy się, dawaj. Wow, 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 nie ogarniam, nie ogarniam! Wow! Co jest? Rozbiliśmy te wielkie akwarium! Przecież to ich... Dobra, to ich tutaj zaleję. Wow! Nie no, coś pięknego. Spójrzcie na to, jak to wygląda. Zalewamy całe miasto. I w ten oto sposób cała ekipa, przyjaciół, Rozdymka, Welon, Ptaszol i Pirania powrócą do swojego domu, do oceanu. Fajnie jest zwiedzić teraz te... Całe miasto na nowo, przy pomocy właśnie takiej fali tsunami, bo my po tych dachach przecież skakaliśmy, walczyliśmy z ptakami. No kurczę, wspaniała przygoda, jesteśmy z powrotem. Dobra, nie wiem co tam się stało, ale rozwaliliśmy buchaty. I moi drodzy, docieramy do celu. Na dwie gwiazdki co prawda, 44 minuty mi to zajęło, ale wszyscy dotarli zdrowo i szczęśliwie. Cała ekipa bezpieczna na miejscu. Szczęśliwa. Aha. Czyli mamy kumpli? Czy to jest jakaś wroga mafia? East Side czy West Side? Ocean? Koniec. Koniec, moi kochani. Piękna przygoda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, no to koniecznie was zapraszam do obejrzenia pozostałych, bo naprawdę jest to mega fajna gierka. Ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej w kolejnej serii i w kolejnej odsłonie gry I Am Fish. Trzymajcie się. Cześć.